Odgłosy, które słyszycie Państwo w tle, dobiegają z placu budowy nowego centrum przesiadkowego. Ale już dzisiaj kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na około 100-metrowym odcinku ulicy Toszeckiej. Konkretnie tu, gdzie właśnie się znajdujemy, czyli od ronda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego do budynku z numerem 1, przy którym właśnie stoimy. Na tej trasie kierowcy po prostu nie przejadą, ponieważ zamknięty został tu ruch. Oczywiście wykonawca umożliwi dojazd mieszkańcom posesji znajdujących się właśnie przy tym fragmencie drogi. No, czym spowodowane będą utrudnienia? No właśnie powstaniem sieci dla nowego centrum przesiadkowego. Co na temat inwestycji sądzą mieszkańcy Gliwic? Co pan sądzi na temat budowy centrum przesiadkowego? Potrzebne, niepotrzebne? Bardzo potrzebne. Moim zdaniem to jedyne rozwiązanie tutaj, bo tu się można pogubić na tych przystankach na Placu Piastów. Co takie centrum przesiadkowe mogłoby usprawnić dla gliwiczan? No przede wszystkim podróżowanie. Czy pan jako gliwiczanin by korzystał? No oczywiście. Ja nie jestem zmobilizowany samochodem, tylko jeżdżę autobusami i to by naprawdę było potrzebne. Ja osobiście nie jeżdżę autobusami, bo ja się właściwie praktycznie z Gliwic w ciągu roku nie ruszam, jedynie potem przez wakacje. Ale jak jest potrzebne, niech będzie. Dla młodych na pewno. Będzie na pewno dużym ułatwieniem dla pasażerów. Czy jest to potrzebne? Na pewno. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że dość duży ruch, autobusem dużo szybciej się porusza po mieście niż zwykłym samochodem. Potrzebne? Bardzo dobre i potrzebne, myślę. Dlaczego? Choćby dla samego faktu, to jest raz, no i chyba jest jakaś możliwość z tymi łabędami się porozumieć, prawda? No, ale budowa centrum wiąże się też na przykład z utrudnieniami. Czy warte są te utrudnienia tego, żeby doczekać się tego centrum? Tak, postęp zawsze warto, bo nigdy nie wiadomo, ale zawsze kto nie robi, to nie robi błędów. Oczywiście, żeby zrobić porządek w rejonie tutaj dworca i centrum z autobusami. Ja już nie jeżdżę, to dla mnie niepotrzebne, ale dla moich dzieci, wnuków to jest potrzebne. Zamknięcie dla ruchu fragmentu ulicy Toszeckiej to niewielkie, ale i nie ostatnie utrudnienie spowodowane budową centrum przesiadkowego, bowiem od 11 stycznia do 15 maja zamknięty dla pieszych będzie także tunel pod dworcem PKP.